informacji. Czy w tym momencie pani zostanie pani, założona niebieska... Pan się posuwa za daleko. Nie posuwam się, proszę pani. Dobrze, proszę. Nie, proszę panią, nie posuwam nie się, ja nie skończyłem. Ochrona danych osobowych. Oczywiście, ja to szanuję. Ustawa o ochronie danych osobowych wiem, bo skorzystałem z niej wiele razy. O ile pani Michulcowa pozwala panu tutaj być to. I słuchać tego, co mówi... A ja nie mogę już mówić. To proszę się pani pana, wydaje, to się jest pani w głębokim błędzie. Jeżeli ja jestem wywołana do odpowiedzi i mam odpowiadać i zabierać głos... Broń pani mnie wywołuje. I mam zabierać głos w sprawie, to mam zadanie utrudnione, bo gdyby mi przyszło mówić o innych osobach niż pani Michulcowa, to tutaj już obowiązuje mi ochrona danych osobowych. Oczywiście rozumiem i szanuję. No więc, pana, nie, ja tego nie wyłączę, proszę panią. Ja mogę pokazać legitymację dziennikarską i mam tu prawo przebywać. Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznych. Czy się mylę, czy się nie mylę? Pani poczekam. I proszę napisać oświadczenie, że państwo odmawiacie założenia niebieskiej karty pani Marii Michulec z powodu braku przesłanek, pomimo dostarczenia do gminy dowodu w postaci obdukcji, w postaci filmików, w których pani Maria Michulec jest szykanowana i prześladowana przez syna oraz synową, pomimo wszczęcia postępowania przez prokuraturę rejonową w Żywcu, proszę to nawrzeć na tym wniosku i na to, że państwo odmawiacie. Nic więcej od państwa nie oczekuję. I pani niech podpisze pieczątkę i podbije się pani kierownik.